Witam wszystkich, Bartosz mówi w niedzielę, godzina 20:30, a więc wieczorynka. Mamy niedzielę, więc postanowiłem tak trochę przywrócić do funkcjonowania taką naszą playlistę Mroczna strona Watykanu. Jednakowoż dzisiejsza historia nie będzie mroczna, nie będę mówił o jakichś tam, nie wiem, tragediach, spiskach i tak dalej. Nie, ale historia za to będzie bardzo ciekawa, myślę, bo wręcz bez precedensu. To, o czym Wam dzisiaj opowiem, nie miało nigdy wcześniej w Watykanie miejsca. Otóż przeniesiono szczątki jednego papieża z kaplicy świętego Sebastiana w inne miejsce, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić tam miejsce dla innego papieża. O jakich papieżach mówię? O Innocentym XI i o naszym papieżu Polaku Janie Pawle II. Zapraszam na mój vlog. Po pogrzebie w 2005 roku ciało papieża Polaka Jana Pawła II złożono w grobowcu w podziemiach kaplicy świętego Piotra. W podziemiach, tam według tych tradycyjnych tam przekazów, no podobno też tam znajduje się grobowiec samego świętego Piotra. Tam też po pogrzebie złożono ciało Karola Wojtyły. 6 lat później nastąpiła beatyfikacja naszego papieża Polaka. W związku z tym wystawiono również trumnę z jego szczątkami na widok publiczny i przy okazji tejże przeniesiono jego doczesne szczątki do kaplicy świętego Sebastiana. Tam znajdowało się jeszcze do tego momentu właśnie ciało, kryształowa trumna, którą no, przeniesiono w nocy po cichu, bez żadnych jakichś tam wielkich uroczystości. Tam się znajdowała trumna z szczątkami papieża Innocentego XI. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego akurat w to miejsce? No bo wiecie, no, podziemia no, nie są chyba aż tak często uczęszczane przez turystów. Nie jest to jakieś tam bardzo, bardzo widoczne miejsce. Natomiast, a tutaj ta kaplica świętego Sebastiana dosyć eksponowane miejsce, ponieważ tutaj zacytuję za źródłem. Kaplica świętego Sebastiana mieści się we wnęce, do której wejście znajduje się tuż obok jednej z największych atrakcji turystycznych Bazyliki świętego Piotra, Piety Michała Anioła. Czyli bardzo, bardzo uczęszczane przez turystów miejsce, bardzo takie no na pokaz, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo fajne, kolokwialnie mówiąc, tam złożono ciało Jana Pawła II, jednocześnie urządzając przeprowadzkę dla Innocentego XI. Dlaczego? Oczywiście Watykan no, nie podaje jakichś tam racjonalnych wytłumaczeń, no ale od czego są badacze, historycy, pisarze? Tutaj powołam się na małżeństwo pisarzy Francesco Sorti i Rita Monaldi. Napisali taką powieść pod tytułem Imprimatur i tam na podstawie tych wszystkich dokumentów, które w Watykanie gdzieś tam odnaleźli, doczytali i tak dalej, być może ustalili powód tejże przeprowadzki. Ja pokrótce na początku zechcę Wam opowiedzieć o Innocentym XI, bo historia jego jest na pewno o wiele mniej znana niż historia życia naszego papieża Polaka Jana Pawła II Świętego. Dlatego już zaczynam swoją opowieść na temat Innocentego numer 11. Otóż to był papież, którego pontyfikat to był w XVII wieku, w latach, żeby Wam nie skłamać dokładnie, już mówię od 1676 roku, jego pontyfikat aż do śmierci w 1689 roku. W tym czasie odegrał bardzo ważną rolę w walkach z Turkami osmańskimi podczas drugiego oblężenia Wiednia w 1683 roku. Z tego też względu został okrzyknięty takim obrońcą chrześcijańskiej Europy, że zatrzymał ten potok też i islamu, tak, że obronił chrześcijańską
chrześcijańską Europę właśnie przed islamem. Za to też w 1956 roku został beatyfikowany, czyli został błogosławiony, a po tych wydarzeniach z 2001 roku, czyli ten 9-11, to już kombinowano, że jako taki symbol walki z islamem, z tym takim no, niebezpiecznym islamem, no chciano już go zrobić świętą. Przecież musimy wiedzieć i pamiętać o tym, że no, pilotami tychże samolotów, które postanowiły wylądować we wieżowcach, no nie byli jednak to ani chrześcijanie, katolicy i tak dalej, tylko właśnie wyznawcy Mahometa, prawda? Dlatego też jako symbol chciano go już w 2001 roku obwołać świętym. Ale w 2011 roku przenoszą jego ciało, tak? No tutaj już był taki bohater, taki no super ekstra gość, prawda? W 2011 roku przypada również 400. rocznica jego urodzin, więc no taki zdrowy rozsądek nakazywałby przypuszczać, że no będzie to jakoś tam, nie wiem, no uhonorowanie jakieś, nie wiem, jakieś tam specjalne uroczystości, no że 400 lat, że papież, no teraz przecież no po tych wydarzeniach z 2001 roku, 11 września już tutaj kombinowano, żeby go zrobić świętym, że już tak uważano, że on jest taki super ekstra, a tu nagle w 2011 roku przenoszą jego ciało. Dlaczego? I to wszystko właśnie w tejże książce zostało poniekąd wytłumaczone, aczkolwiek, tak jak mówiłem, te argumenty, które ja wam zaraz przytoczę, no Watykan mówi, że absolutnie nie i to nie miało żadnego wpływu na takie, a nie inne postępowanie. No, z samego tego też powodu dokładnie też no, nie wyjaśnili. Już wam mówię, na czym rzecz polegała według tychże badaczy, czyli Francesco Sorti i Riti Monaldi, i książki Imprimatur. Tam została opisana historia nie tyle samego Innocentego XI, chociaż również rodzina tegoż papieża, to byli bogaci bankierzy z rodu Odescalcich, którzy wsparli finansowo króla Wilhelma III Orańskiego, który prowadził wojnę z katolickim królem Anglii, już żeby wam nie skłamać, Jakubem II w 1688 roku. I teraz on prowadził tę wojnę w latach 80., natomiast do tego wsparcia finansowego doszło w latach 60., czyli jeszcze przed pontyfikatem Innocentego XI. Jego rodzina, bankierzy, no jak mogli wesprzeć finansowo króla? No przecież no nie dali mu w prezencie jakichś tam pieniążków, o których zaraz też opowiem. Po prostu go skredytowali. Dali mu pożyczkę. No nie kredyt we frankach, taki Ryszard piękny nie miał z tym nic, znaczy piękny, nasz Rysiu, nie miał z tym nic wspólnego, nie namawiał do takiej pożyczki. Jednakowoż no go skredytowali. Skredytowali go kwotą już, żebym wam nie skłamał, bo to dosyć duża kwota była. Pożyczono mu łącznie 173 tysiące skudów. Jak to, no, że tak powiem, no, w kantorze teraz no, skudów sobie jakoś tam nie kupimy, ale tutaj źródło podaje, iż była to równowartość rocznego deficytu Watykanu. No, podejrzewam, że ten deficyt mógł być spory, no i roczny deficyt, taka kwota, czyli bardzo dużo pieniążków. To było w latach 60., więc co to ma wspólnego z Innocentym XI? No i no jak to? Co ma jedno z drugim? Otóż, gdy Innocenty XI został już papieżem, tak? Czyli na konklawę ogłoszono, że Innocenty XI jest papieżem w roku 1676. Jak już wcześniej wspomniałem, walka króla Wilhelma III Orańskiego z królem Anglii to był rok 1688, czyli już za czasów pontyfikatu Innocentego XI. On też go wspierał. Chodziło po prostu o to, musiał wesprzeć człowieka, który walczył z katolickim królem Anglii, z tego prostego względu, że ten człowiek był winny kasę, tak? Więc jeżeli byłby stroną przegraną,
tej kasy raczej rodzina ówczesnego papieża Innocentego XI nie odzyskałaby zainwestowanych swoich środków, więc najnormalniej w świecie tutaj no musiał mu jakiś tam go wspierać, pomagać i tak dalej, żeby ta inwestycja, no szlak jej najnormalniej w świecie nie trafił. Potem no oprócz tego, oprócz walki z Jakubem drugim, ten cały Wilhelm był również w konflikcie z katolickim królem Francji Ludwikiem XVI. Ludwik XVI był zwany również królem Słońce. I też go wspierał, bo kolejny konflikt, jak on się na tym kolejnym konflikcie wyłożył, no to zainwestowane pieniążki, no też by tutaj nie wróciły do rodziny ówczesnego papieża, czyli Innocentego XI. Tego nie wiedziano wcześniej, tak? Gdy w 56 roku Innocenty XI był beatyfikowany, tak, został błogosławionym, w 2001 roku no kombinowano, żeby go zrobić świętym, tych informacji nie było. Dopiero badania, tak jak już mówiłem, tych wszystkich dokumentów w archiwach watykańskich, co przeprowadziło to małżeństwo pisarzy, dopiero to wyjście na jaw tychże faktów, no mogło spowodować, no, że Innocenty XI, no już nie był takim bardzo fajnym, tak? No bo jednak działał przeciwko katolickim królom, prawda? No to tak trochę strzelał do własnej bramki. To nieładnie i tutaj mówią o jego degradacji w tym momencie, tak? Że jednak już nie w tym fajnym miejscu, nie w kaplicy świętego Sebastiana, tylko trzeba go przenieść gdzieś indziej, no bo on już nie jest aż taki dla Watykanu dobry, tak? No bo jednak działał na szkodę katolickiego władcy. Oczywiście Watykan cały czas mówi, no że nie, absolutnie. Tutaj ksiądz Federico Lombardi, rzecznik Watykanu, zaprzeczył, że to jest jakaś tam degradacja. Tutaj stwierdził już, zacytuję: rozważając różne miejsca, w których mogłoby spocząć ciało Jana Pawła II, uznaliśmy, że kaplica świętego Sebastiana znajdująca się blisko wejścia będzie wygodna dla wielu pielgrzymów, którzy niewątpliwie będą przybywali na grób tego papieża. No tak, no bo papież Jan Paweł II jest święty już, tak? No więc pielgrzymi, no te wszystkie pielgrzymki, ludzie chcą odwiedzić jego grób, no i rzeczywiście grób przy wejściu, tak jak już mówiłem, przy atrakcji turystycznej, jako jest Pieta Michała Anioła, jest bardzo, bardzo atrakcyjny. A natomiast, no, dlaczego mówię, że to jest historia ciekawa? Bo nigdy wcześniej takie manewry, takie przeprowadzki w Watykanie nie miały miejsca. Tylko i wyłącznie tutaj, i to w momencie, gdy wychodzi na jaw, że no, ten do tej pory obrońca chrześcijańskiej Europy jednak też działał przeciwko chrześcijańskim władcom. I Watykan zaprzecza, jednakowoż no, zdrowy rozsądek. Ja nie twierdzę, że tak jest, no absolutnie, no przecież ja nie byłem tam, no nie sprawdzałem tych dokumentów, ale jeżeli prawdą jest to, co ci badacze zapisali w swojej książce, no to zdrowy rozsądek każe domniemywać, iż rzeczywisty powód jest taki, a nie inny. Bo tutaj taka ciekawostka też mogę wam powiedzieć, jak już wcześniej wspominałem w niektórych swoich vlogach, są dwie wersje zawsze odpowiedzi. Ta prawdziwa i ładnie brzmiąca. Ładnie brzmiąca jest zawsze podawana na początku. Także tak jak tutaj powiedzieli, no, że blisko wejścia, że pielgrzym i tak dalej, no odpowiedź ładnie brzmiąca. Natomiast gdyby zapytać ponownie i mówię, no tak, ale czy jest coś tam jeszcze, no to pewnie usłyszelibyśmy, no, że rzeczywiście, no, że przeprowadziliśmy, no bo człowiek, papież, błogosławiony Innocenty XI, no, okazał się jednak, no, taki nie do końca innocent, tak? Nie do końca niewinny, nie do końca taki wspaniały, ponieważ, no, działał wbrew katolikom, tak? To tyle, żegnam Was serdecznie, to była niedziela, wracamy do mrocznej strony Watykanu, wczoraj byli iluminaci, dzisiaj Watykan. Oczywiście teraz no, codziennie przypominam, presja, nowa playlista, gdzie
No nie tyle czytam gazety papierowe, przeglądam różnego rodzaju portale internetowe, wychwytuję jakieś tam ciekawe artykuły, dodaję do tego swój komentarz. Tak jest codziennie. O której godzinie? Nie wiem. Jak się uda wrzucić wcześniej, będzie wcześniej, jak będzie później, to później. To jest zamiast prawego, prostego, który był takim vlogiem spontanicznym. Tutaj po prostu nie jestem w stanie, nie chcę wyjść na człowieka, który jest niepunktualny, tak? Tak więc raz będzie wcześniej, raz będzie później, ale presja, postaram się, żeby była codziennie, a wieczorynka, tutaj się nic na razie nie zmienia. 20:30 codziennie zapraszam Was serdecznie do Bartosza. To był, tak jak mówiłem, wieczorynka. Bartosz mówił, do zobaczenia i dziękuję za uwagę.